Wątróbka to bogactwo witaminy A, a witaminka A bardzo potrzebna jest dla naszego wzroku. Bierze udział w produkcji czerwonych krwinek. Bardzo dobrze wpływa na naszą odporność, a także na stan naszej skóry, włosów czy paznokci. Wątróbka to także bogactwo witamin z grupy B, które wspierają nasz układ nerwowy, naszą odporność, a także poprawiają pracę umysłu. Jest także bogata w żelazo. Żelazo pomaga w natlenianiu naszego organizmu, więc jest bardzo ważny dla nas. Dwa jabłuszka smażymy na masełku, pokrojone w kawałki. Wątróbkę obsmażamy w mące, aż będzie miękka. Tu już nasza cebulka jest pięknie zarumieniona. A także jabłuszka, posypujemy je majerankiem. Wątróbka nam już dochodzi, już jest miękka. A tu polewamy sokiem wiśniowym. Przepyszny smak. Taki sok wiśniowy nadaje wątróbce, więc bardzo, bardzo polecam dodawanie właśnie takiego soku, na przykład wiśniowego. Oczywiście nie może zabraknąć świeżo zmielonego pieprzu czarnego, więc zachęcam także do posypania zmielonym pieprzem, świeżo zmielonym. Wątróbkę solimy dopiero na koniec smażenia. Dzięki temu nie będzie twarda po usmażeniu. Smacznego!